Przed nami 101 faktów o Bitcoinie, dlatego nie ma na co czekać, bo informacji będzie sporo. Zaczynamy! Flying Atom. Główny partner kanału. Sieć kantorów stacjonarnych i bitomatów. Twórcą Bitcoina jest Satoshi Nakamoto, jednak do dzisiaj nie wiadomo, kto ukrywa się pod tym pseudonimem. Wydobył on pierwszy blok zwany Genesis na łańcuchu Bitcoina w roku 2009. Satoshi Nakamoto jest również największym wielorybem. Spekuluje się, że może mieć nawet milion sztuk Bitcoina. Najmniejszą jednostką Bitcoina, którą można posiadać, jest właśnie Satoshi. 100 milionów Satoshi równa się jednemu Bitcoinowi. Tajemniczy twórca był nawet nominowany do Nagrody Nobla. Według jednej z teorii Satoshi mógł być Hal Finney, pierwsza osoba, która otrzymała transakcję bitcoinową. Niestety, jeżeli tak było, to zabrał ten sekret do grobu, bo zmarł w roku 2014. Satoshi Nakamoto to wcale nie musi być jeden człowiek. Twierdzi tak Laszlo Hanecz, który uważa, że Bitcoin wydaje się strasznie dobrze zaprojektowany jak na jedną osobę. A skoro o Haneczu mowa, to właśnie on kupił dwie pizze za 10 tysięcy bitcoinów. To wydarzenie jest do dzisiaj świętowane oraz wspominane jako najdroższa pizza na świecie. Craig Wright to człowiek, który od 2016 roku próbuje przekonać cały świat, że to jego dzieło, ale nie ma na to dostatecznych dowodów. Bitcoin jest zdecentralizowany. Oznacza to, że żadna instytucja nie może kontrolować transakcji. Sieć działa na zasadzie peer-to-peer, czyli wszyscy użytkownicy mają równe prawa. Kod Bitcoina jest natomiast otwartośródłowy. Każdy może do niego zajrzeć. Bitcoina nie można produkować w nieskończoność. Będzie wyłącznie 21 milionów Bitcoinów. Dzięki temu, że podaż jest ograniczona, to inflacja nie dotyczy Bitcoina, w przeciwieństwie do walut tradycyjnych. Transakcje są jawne, ale anonimowe. Każdy może zobaczyć, jakie transakcje miały miejsce, ale nie są podpisane żadnymi danymi osobowymi. Jeżeli chcesz sprawdzić, co znajduje się w blokach, możesz wykorzystać eksplorery sieci. Bitcoin nazywany jest często cyfrowym złotem, ze względu na to, że podobnie jak złoto, ma ograniczoną podaż. Blockchain to oczywiście nazwa obrazowa, która pokazuje jego działanie. Blok i łańcuch, czyli łańcuch bloków. Takie obrazowe nazewnictwo ma pomóc w zrozumieniu nowej technologii. Natomiast blok to po prostu zbiór transakcji realizowanych w danym czasie. Każdy blok jest dodawany na koniec łańcucha bloków. Każdy nowy blok zawiera hash, który uwzględnia również poprzedni blok. Tak tworzy się cały łańcuch i stąd również nazwa blockchain. Dzięki temu, że każdy blok jest zabezpieczony przez osobny hash, sieć jest znacznie bezpieczniejsza. Złamanie zabezpieczenia jednego bloku nie oznacza złamania całej sieci. Nowy blok do sieci Bitcoina dodawany jest w przybliżeniu co 10 minut, czyli mamy 6 nowych bloków co godzinę. Trudność wydobywania bloków jest zmieniana w taki sposób, aby zachować mniej więcej równe odstępy czasowe pomiędzy blokami. Konsensus Bitcoina oznacza, że wszystkie bloki zawierają dane, które są ze sobą zgodne. Górnicy to osoby, które dbają o poprawne działanie sieci. W zamian za to otrzymują wynagrodzenie za zapis nowego bloku. Proces wyboru osoby, która będzie mogła zapisać blok, to wyścig obliczeniowy polegający na rozwiązywaniu matematycznego problemu. Kto pierwszy go rozwiąże, ten będzie mógł zapisać blok i otrzymać nagrodę. Ten problem matematyczny to problem kryptograficzny i cechuje go to, że jest dość kosztowny do rozwiązania, ale bardzo łatwo sprawdzić poprawną odpowiedź. Wymaganie, żeby odpowiedź była bardzo łatwa do zweryfikowania, a jednocześnie była trudna do rozwiązania, to główny powód, dla którego obliczenia i używany na ten poczet prąd są często uznawane za marnowane, przez co Bitcoin jest krytykowany za ekologiczne marnotrawstwo.
Górnicy w ramach nagrody otrzymują również bitcoiny za opłaty transakcyjne bloków. Pierwsza nagroda za wykopanie bitcoina wyniosła 50 BTC. Co ciekawe, górnicy nie mogą wydobyć równo jednego bitcoina, ponieważ to zależne od jego wysokości nagrody. Każdego dnia górnicy wydobywają 144 bloki. Po wydobyciu 210 tysięcy bloków, nagroda za zapisanie kolejnego są automatycznie zmniejszane o połowę. Moment ten nazywamy halvingiem i występuje on około co 4 lata. Aktualna nagroda wynosi 6,25 bitcoina. Następny halving będzie w okolicach maja 2024, czyli już w tym roku. Nagroda spadnie wtedy do 3,125 bitcoina. Z uwzględnieniem spowolnienia zakłada się, że wszystkie bitcoiny zostaną wydobyte do roku 2140. Do wydobycia zostało jeszcze nieco mniej niż 2 miliony bitcoinów. Po tym, jak wszystkie bitcoiny zostaną wydobyte, górnicy będą utrzymywać się wyłącznie z opłat transakcyjnych, które otrzymują od użytkowników sieci. Ross William Ulbricht, znany jako Dread Pirate Roberts, prowadził internetowy czarny rynek o nazwie Silk Road. Bitcoin był tam używany jako główna waluta. Ruja Ignatowa, zwana jest Crypto Queen, znajduje się ona na liście 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów FBI po przeprowadzeniu skamu o nazwie OneCoin. Natomiast przydomek Polski Król Bitcoina media nadały Sylwestrowi Suszkowi, założycielowi giełdy BitBay, który zaginął w 2022 roku. W grudniu 2017 roku ktoś kupił dom w Essex za 63 bitcoiny. Krajem z najwyższym odsetkiem populacji posiadającym kryptowaluty są Indie. Winklevoss Twins, to znane w kryptoświecie postacie, zainwestowali pieniądze uzyskane w wyniku procesu sądowego przeciwko Facebookowi w bitcoiny, przez co stali się niesamowicie bogaci. Warren Buffett nazywa czasem bitcoina hazardowym żetonem. W 2017 roku na Ukrainie porwano analityka i zażądano okupu w bitcoinie. Brytyjska firma zapłaciła okup 30 grudnia 2017 roku, a jego wartość wyniosła 1 milion dolarów w bitcoinach. W roku 2017 rząd Stanów Zjednoczonych rozbił sprawę handlu opioidami. W trakcie rozpracowania sprawy skonfiskowano bitcoiny o wartości około 10 milionów dolarów, a następnie je sprzedano. Region Zug w Szwajcarii zyskał przydomek Crypto Village. Powodem takiej nazwy jest obecność wielu firm zajmujących się cyfrowymi walutami w tym regionie. Austin Craig i Becky Bingham chcieli sprawdzić, czy można przeżyć płacąc tylko w bitcoinie. Żyli w ten sposób 90 dni, więc ewidentnie można. Hacker z Deep Web, który działał pod pseudonimem Fishkings, twierdził, że ukradł bitcoiny o wartości ponad 1 miliona dolarów, podszywając się pod użytkowników AlphaBay, popularnego marketu na darknecie. W 2013 roku użytkownik internetowego kasyna Just Dice o nicku Nakowa wygrał prawie 11 tysięcy bitcoinów. To prawdopodobnie największa w historii wygrana w kryptowalutowych kasynach. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Robert Shiller porównał bitcoina do mani tulipanowej z lat 40. XVII wieku w Holandii. Mania tulipanowa to bańka ekonomiczna, w której rynek przeżywa ogromny wzrost przed drastycznym upadkiem. Hal Finney był pierwszym odbiorcą bitcoina od twórca tej kryptowaluty. W roku 2009 niestety ogłosił, że zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane boczne. Zmarł w roku 2014. Po jego śmierci ciało zostało poddane krioprezerwacji, czyli przechowywane jest w ciekłym azocie. Jeszcze przed Bitcoinem, dokładnie w roku 1998, Nick Szabo pracował nad zdecentralizowaną cyfrową walutą, którą nazwał Bitgold. Bitcoin był warty 1 dolara w lutym 2011 roku. Osiągnął równowartość z dolarem amerykańskim po raz pierwszy.
W 2017 roku szacowano, że od początku istnienia Bitcoina bezpowrotnie utracono między 2,3 miliona a 3,7 miliona Bitcoinów. Ciasto w Szwajcarii to miejsce, w którym możesz płacić podatki w formie Bitcoinów. Japońska giełda Bitcoin, MTGOX, była jedną z czołowych giełd na świecie. Jednak w 2014 roku została zhakowana i utraciła 650 tysięcy bitcoinów. Firma Bitcoin Saving and Trust prowadziła piramidę finansową związaną z kryptowalutami. Oszukała ludzi na 700 tysięcy bitcoinów. Od roku 2010 do 2015 roku wartość bitcoina wzrosła 879 999 razy. Natomiast od roku 2015 do lutego 2017 opłaty transakcyjne bitcoinów wzrosły o 1289%. W roku 2014 firma Skycraft Airplanes ogłosiła ofertę dla posiadaczy bitcoinów. Na ich stronie internetowej napisano, że oferują samoloty dla osób, które chcą użyć swoich bitcoinów jako formy płatności. Virgin Galactics ogłosiło w 2013 roku, że będą akceptować bitcoiny jako formę płatności za rezerwację komercyjnych lotów kosmicznych. W Japonii w roku 2017 aż 300 tysięcy sklepów akceptowało bitcoiny. Bitcoin po raz pierwszy przewyższył cenę złota w listopadzie 2013 roku. Niektórzy mają w życiu troszkę więcej szczęścia. Christopher Koch z Norwegii kupił kilka bitcoinów, gdy ich cena wynosiła zaledwie 27 dolarów. Był to rok 2009. Potem po prostu o nich zapomniał. Ale na szczęście przypomniał sobie o tym w momencie, gdy wartość jego bitcoinów wzrosła do 886 tysięcy dolarów. WikiLeaks to strona ujawniająca poufne, a czasem i tajne dokumenty oraz przecieki. Można ją wspierać poprzez dotacje w formie bitcoinów. Milton Friedman to znany ekonomista, który już pod koniec lat 90. przewidział pojawienie się cyfrowego pieniądza. Powiedział, że wkrótce rozwinięty e-pieniądz umożliwi transfer funduszy za pomocą internetu, nawet jeżeli obie strony nie będą wiedziały, kim jest druga strona transakcji. Association Market to strona z Darknetu, która pozwala odstawić datę śmierci dowolnej znanej osoby. Zakłady są zawierane za pomocą bitcoinów, a jeżeli obstawiający odgadnie datę śmierci, no to otrzymuje wypłatę również w formie bitcoinów. FBI prowadzi swój portfel kryptowalutowy. W tym portfelu znajdują się wszystkie bitcoiny, które skonfiskowali z różnych nielegalnych źródeł. Klucz prywatny to jedyny dowód własności, który rozpoznaje sieć Bitcoin. Jeżeli w jakimkolwiek przypadku klucz zostanie utracony, to bitcoiny staną się niezdatne do użycia, co jest równoznaczne z utratą środków. Ponad rok po wydaniu oprogramowania bitcoinowego wykryto poważne naruszenie protokołu. Okazało się, że transakcje były uwzględniane w blockchainie bez odpowiedniej weryfikacji. HODL to wyraz pochodzący z forów dyskusyjnych o bitcoinie, oznaczający chęć nie sprzedawania bitcoina pomimo jego zmienności ceny. Gerald Cotton był właścicielem giełdy Quadriga CX. Wyjechał razem ze swoją cudowną żoną na miesiąc miodowy do Indii, gdzie nagle zmarł. Problem polega na tym, że tylko on miał dostęp do środków giełdy. Gdy zmarł właściciel, nie można było odzyskać środków. Istnieją specjalne aplikacje do śledzenia wielorybów, czyli tych inwestorów, którzy mają ogromne ilości bitcoinów. Dlaczego? Ponieważ mogą oni swoimi decyzjami kształtować cały rynek. Obecnie nie ma żadnych udokumentowanych przypadków, w których komputer matematycznie złamałby portfel bitcoina, znajdując klucz prywatny z adresu bitcoinowego. Potencjalnie pojawienie się komputerów kwantowych na szeroką skalę będzie w stanie złamać zabezpieczenie bitcoina. Jeżeli masz na koncie troszkę bitcoinów, to przy ich pomocy możesz zabezpieczać pożyczki.
Bitcoin Originals to technologia pozwalająca na nadanie unikalnych cech pojedynczemu Satoshi. Dzięki temu z Bitcoina możesz zrobić coś, co w uproszczeniu możemy nazwać NFT. W czystej teorii możesz samodzielnie zrobić swój portfel kryptowalutowy. Wystarczy ci papier oraz długopis. Jest to jednak mało wygodne. Portfele dzielimy na zimne oraz gorące. Zimne są offline, natomiast gorące mają regularne połączenie z internetem, co niestety zmniejsza ich bezpieczeństwo. Uważa się, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przechowywanie bitcoinów w portfelach sprzętowych, takich jak Ledger albo Trezor. Bitcoin Maxi to określenie na inwestora, który jest skrajnym entuzjastą bitcoina i uważa, że to jedyne cyfrowe aktywo, które jest nam potrzebne w przyszłości. Kryptowaluty w Polsce są legalne i podlegają opodatkowaniu, pomimo że wciąż wiele osób żyje w przeświadczeniu, że to waluta dla przestępców. Wenezuelczycy zaczęli wydobywać bitcoina jako sposób na przetrwanie. Dzięki dotacjom rządowym ceny energii elektrycznej w Wenezueli należą do najniższych na świecie. Dzięki temu osoby posiadające dostęp do sprzętu wydobywczego mogą wydobywać bitcoiny i zarabiać na tyle, aby się utrzymać. Hash rate to wskaźnik w górnictwie kryptowalut, który odzwierciedla szybkość, z jaką komputer jest w stanie wykonać obliczenia związane z haszowaniem. Każdy górnik lub ich grupa posiadająca większość hash rate'u jest w stanie zaatakować sieć. Mogą wprowadzić wtedy cenzurę lub dopuścić się podwójnego wydawania środków. Nazywa się to atakiem 51% i jest jedną ze znanych luk w bezpieczeństwie Bitcoina. Kryptowaluty są znacznie mniej zdecentralizowane niż większość osób myśli. A to dlatego, że większość użytkowników wykorzystuje giełdy, czyli wielkie firmy, do zarządzania swoimi kryptowalutami, czym sami ponownie wskakują w sidła centralizacji. Co więcej, większość mocy obliczeniowej również spoczywa w dłoniach ogromnych korporacji. Większość państw na świecie pracuje nad CBDC, czyli cyfrowym pieniądzem banku centralnego, który ma wykorzystać podwaliny stworzone przed Bitcoina, jednak w scentralizowany sposób. Ethereum to drugi co do wielkości projekt kryptowalutowy, który walczy z Bitcoinem o dominację. Wielu inwestorów zakłada, że w przyszłości to Ether będzie kosztował więcej. Cryptojacking to technika stosowana przez cyberprzestępców. Infekują złośliwym oprogramowaniem sprzęt ofiary, a następnie wykorzystują go do kopania Bitcoina i innych kryptowalut. Oczywiście bez wiedzy i zgody ofiary. Nazwa Bitcoin to zlepek słów bit, czyli najmniejszej jednostki informacji używanej w układach, oraz coin, czyli oczywiście monety. Poza Bitcoinem istnieje również Bitcoin Gold, Bitcoin Cash oraz Bitcoin Classic. Bitcoin był pierwszą kryptowalutą, która przebiła się do popkultury. Pojawia się w filmach i serialach, przez co umocniła swoją pozycję w świadomości ludzi. Przy obecnej ilości mocy obliczeniowej, którą zgromadziła sieć Bitcoina, taki atak jest już niesamowicie mało prawdopodobny, o ile w ogóle nie niemożliwy. W roku 2024, po ponad 10-letniej walce, SEC zatwierdził wniosek o utworzenie Bitcoin ETF. Od niedawna można kupić akcje powiązane z kursem najpopularniejszej kryptowaluty. Donald Trump w roku 2019 podzielił się na Twitterze swoimi przemyśleniami o Bitcoinie. Stwierdził, że nie można uznać Bitcoina za pieniądz, ponieważ cena jego jest zbyt zmienna. Obecnie Bitcoin nie jest tym, czym miał być według wizji Satoshiego Nakamoto. Kryptowaluty miały służyć do wykonywania codziennych transakcji, niezależnych od banków, a stały się aktywem czysto inwestycyjnym. A ja klasycznie zapraszam do zasubskrybowania kanału i do usłyszenia w kolejnym filmie. Dziękuję za Twój czas.